Polskie Radio PIK zaprasza na radiowy teatr wyobraźni. Popatrz, tatę, kozioł chodzi po polu księcia pana. Czekaj, gnojku. Jan Gorzewski, tu głos Ameryki z Waszyngtonu. Brawo, Polik, dostałeś go. Relacje na temat... No to wiesz, że to ja na wchodzę, Mariusz? ...na przemówienie, a raczej ofertę... Chyba ta sera czarownica, twoja matka sprawiła, że masz oczy na plecy. Zdzisław Prus. Chopin na Karaibach. Wiesz, co lubię. Zdecyduj się, Zen. Na co? Albo film, albo wolna Europa. A ty co wolisz? No nie tam obojętne. No to niech będzie to i to. Ale ja nie lubię tak na dwa fronty. No skupić się nie mogę. Dzisiaj są takie czasy, że trzeba być i na podglądzie, i na podglądzie. Ten twój podgląd ci niewiele da. Byś się wreszcie za tą satelitarną anteną rozejrzał. Nie denerwuj się, Lucy, wszystko w swoim czasie. Może jeszcze jednego drinka? A, dziękuję. Jakoś mi dzisiaj nie wchodzi. No chyba, że kieliszeczek samego ci za nas, Len. No. To już się robi, łaskawa pani, proszę bardzo. Zen, ale ja już naprawdę proszę, wyłącz chociaż ten telewizor. Oczka mi się mylą z tego wszystkiego. Mówiłem ci 100 razy, żeby ci pozwolić. Po co ci to dzierganie? Mało ty tych sweterków naprzywoziłaś. A mówiłam ci już nieraz, że ja przy drutach odpoczywam. Zresztą nigdy nie lubiłam bezczynności. Może jeszcze rozmuciku? Co ty mnie tak gonisz? A to ja już wyłączę to radio Ciechocinek i wideo jakieś włączę. Co? Nie, to nie puszczaj. 11 dochodzi, to już za późno na filmy. Słuchaj, Zen, a co ty byś powiedział na fortepian? Jaki fortepian? No, jakbyśmy kupili. Co kupili? Fortepian? Fortepian. Chcesz się uczyć grać? Nie chcę, za stara jestem. Ale mówiła mi Halina. No wiesz, to moja kosmetyczka. Że jest okazja. Że jeden taki muzyk za granicę wyjechał i jego dalsza rodzina nie ma odpowiednich warunków mieszkaniowych. Mhm. A instrument duży, no jak to mówią, koncertowy. Znaczy się skrzydło? O właśnie, skrzydło. I w dodatku niemiecki. I mówisz, że okazja? 2 miliony znaczy się. No około, bo do utargowania. Trzeba by się zorientować, jak fortepiany stoją, żeby nas w maliny nie wpuścili. Już sprawdzałam. To jest Zen naprawdę niedużo. No dobra. Możemy w ten interes wejść, ale komu my potem taki fortepian opchniemy? No ja wcale nie myślę o handlu. A po co nam fortepian? No, co masz przeciwko fortepianowi? No, zasadniczo nic, ale... Mamy salon, mamy antyki, meble, mamy, mamy. Kryształy są, są. Jest żyrandol za 250? Jest. Zen, ty wiesz, jakby do tego wszystkiego pasował fortepian. Ty mi się, Lucy, znowujesz. I co? Oprzesz się o to skrzydło i zaśpiewasz chryzantemy złociste w kryształowym wazonie. Dalej mi drypka, bo się zdenerwowałam. Hej, Lucy, Lucy. Fortepian pod chryzantemy. A właśnie, że będziemy słuchać koncertów. Co? Koncertów? Koncertów. A co? Zamurowało cię? No, słucham, słucham. Opowiadaj dalej. Więc kto będzie chodził na lekcję? Ty czy ja? Są przecież ludzie, którzy już na lekcję chodzili. To ty chcesz muzykantów najmować jak jakaś estrada? Lucy, opanuj się. W każdej chwili możemy iść do filharmonii. Filharmonia to nie to samo. Do filharmonii może iść każdy.
No zresztą sam mówiłeś, że nie lubisz wieczorem z domu wychodzić. No ale przecież w tym domu mamy płyty i taśmy i wideo. Po co nam jeszcze fortepian? Ty wiesz, ile ci taki pianista zaśpiewa za prywatny koncert? A kilka lat temu, jak jeszcze pracowałam, to przyjeżdżała do naszego sklepu taka jedna z gospodarstwa. I mówiła, że na przyjęcie córki, która chodziła do muzycznej, że oni na to przyjęcie najęli pianistkę z chopinowskiego koncertu i dali jej 20 tysięcy, bo aż z Krakowa przyjechała. 20 tysięcy kilka lat temu to był solidny pieniądz. Ale przecież nasze dzieci Lucy są już dawno po przyjęciu. No, ty nic nie rozumiesz. No dobrze, Lucy. Jak chcesz, kup ten fortepian. Proszę bardzo, rzeczywiście elegancka to rzecz i pieniądz ulokowany, ale... No ale co? Ale proszę mi nikogo z Krakowa nie sprowadzać. Słuchaj, Zen. Mówiliśmy nie tak dawno, by wynająć ten pokoik na piętrze po gosposi. Jesteś pewna, że nowa gosposia nie będzie ci potrzebna? Wystarczy mi, jak mówiłam, dochodząca Hela do kuchni i pan Leon do podłóg, okien i dywanów. No to można by ten pokój wynająć. Teraz dobrze za pokoje płacą, a wejście jest osobne, nie krępujące. No bo ja tak sobie myślę, żeby dać ogłoszenie. Ja bym wolał z jakiejś poręki. A ja bym dała takie specjalne ogłoszenie. No w tym sensie, że przyjmie się na pokój młodego człowieka, artystę, pianistę. Co ty kombinujesz? No po prostu. My mu wynajmujemy pokój, a on w ramach swojego czynszu, zamiast czynszu, będzie nam grał na fortepianie. Czyli schodzi w sobotę ze swojej służbówki i będzie dawał państwu koncert? No mniej więcej. Choć nie musi to być akurat sobota i nie musi być od razu koncert. Ale co to za interes? Wynajmować komuś pokój za darmo, znaczy się za jakieś tam przygrywanie. No. Zen, bądź ze mną szczery. No czy te 50 tysięcy, które byśmy za ten pokój brali, czy to jest jakiś pieniądz dla nas? No niby nie. No właśnie. A pomyśl sobie, kto z naszych znajomych ma prywatnego artystę pianistę? Chyba nikt. Chociaż u Melasów na imieninach Bola grał taki jeden na skrzypcach. No co to było za granie? Pijany sąsiad i głęboka studzienka. No, ale pamiętam, że się podobało. To teraz sobie wyobraź, jaki to będzie efekt, jak w naszym salonie, na naszym fortepianie zagra nagle nasz pianista, elegancki młody człowiek. A skąd wiesz, że elegancki młody? To się wszystko ujmie w ogłoszeniu. Zresztą na ogół młodzi ludzie szukają pokoju. A jak chodzi o elegancję, to sprawi mu się frak, gdyby swojego nie miał. A widzę, że ty już wszystko dokładnie obmyśliłaś. No to jak, Zen, decydujemy się. No bo ja Hali nie powiedziałam, że najpóźniej jutro do niej przedzwonię. Czy na ten fortepian się piszemy? No a jak nikt na ogłoszenie się nie zjawi? Już ty się o to nie bój. Cała orkiestra będzie czekała w przedpokoju. Daj jakiś długopis. Chcesz, żebym wyraził zgodę na piśmie? No, chcę, żebyśmy od razu napisali to ogłoszenie. Ja bym je jutro do gazety zaniosła. No, podaj mi jakiś papier. Ale już nie jesteś w gorącej wodzie, kompana. Niedługo koniec miesiąca. Dobrze by ten pokój wynająć od pierwszego. Bo jak chodzi o ten fortepian, to przywiozą go jutro. Jak to? Przecież mówiłaś, że dopiero będziesz dzwonić. Zen, nie bądź małostkowy. Jakbyś mi nie dał tych pieniędzy, to bym sprzedała jedno z moich futer lub coś z biżuterii. Zen, przez tyle lat nastałam się zaladą między tymi hakami i z tą świńską habaniną, z tym toporkiem w ręce. Ależ Lucy, ja ci przecież niczego nie zabraniam. Masz tu papier, długopis i pisz. Dobrze, ogłoszenie. Poszukuje się. No, Lucy, no to za. Już czasu przedstawiciele Kremla zapytali zmianę postury sowieckich sił zagłębionych i przystosowanie ich do działań obronnych. Czy myśmy jednak źle nie zrobili, tak się decydując od razu po telefonicznej tylko rozmowie? Z tych wszystkich, którzy dzwonili, on był najbardziej sympatyczny. Trudno po głosie sądzić. No, ale jak przyjdzie, to się przekonamy. Zawsze można by dać jeszcze jedno ogłoszenie. Oczywiście, że można, ale punktualny to on nie jest. U mnie już dochodzi, a jego nie ma. No wiesz, jak do nas trudno trafić. Ale co by nie mówić, nasza willa największa. No ale też najbardziej z boku. Słuchaj, Zen, a czy sprawdzałeś dzwonek przy wejściowej furtce? Sprawdzałem, zresztą Neron hałasu narobi.
Uwiązałeś go przecież. Co ty taka nerwowa dzisiaj, Lucy? Najważniejsze, że już fortepian stoi. Dzisiaj o rzeczy trudniej niż o ludzi. Hela! Niech Hela wyjdzie i wprowadzi gościa. No, to jakoś trafił. 3 minuty spóźnienia to niewiele. Popatrz, Zen. Wcale się nieźle prezentuje. Nie odchylaj tak firanki. Jak to wygląda? I co on sobie pomyśli, że niby doczekać się nie może? Nie marudź. Patrzyłam, czy Hela daje sobie radę z furtką. No wiesz, jaka ona ma 2 lewe ręce. A te gazety tak tu mają leżeć na te fortepianie? Mają, mają. No, to tak kulturalniej. Proszę, proszę. Proszę. Ja byłem z państwem umówiony w sprawie tego pokoju. No, witamy serdecznie. Dzień dobry. Drżyska jestem, a to mój małżonek. Melebecki. Drżyski. Bardzo mi przyjemnie. Proszę, niech pan spocznie. Dziękuję. Może papieroska? Dziękuję, nie palę. O, to bardzo ładnie. A ja też rzuciłam przed miesiącem. Żona już 5 raz rzuca. Może drinka? Dziękuję, nie piję. Jak to? Artysta i nie pije? Tak się jakoś złożyło. Owszem, piwo wypiję, ale tylko szklaneczkę. I tylko latem. Piwa chwilowo nie mam. Dopiero jutro wybieram się do Beweksu. Chcę najpierw zobaczyć ten pokój, czy najpierw porozmawiamy? Chyba najpierw porozmawiamy. Nie wiem, czy warunki finansowe. Pokój jest bardzo ładny. Oczywiście mniejszy od tego saloniku. Ale te 16 metrów ma... I wejście niekrępujące. I nawet kuchenka mała przy nim jest. I ubikacja. No, i oczywiście wszystko na piętrze. Mebelki też gustowne. Rok temu w Cepeli kupiono. Boję się, że takiego komfortu ja finansowo nie wytrzymam. Ale nie ma się czego bać, młody człowieku. My chcemy panu zaproponować takie warunki specjalne. No właśnie. Przez telefon napomykała pani o jakichś warunkach specjalnych. Pan jest oczywiście pianistą. Jestem na 4. roku Akademii Muzycznej. Za rok czeka mnie recital dyplomowy. No, ale jako student od muzyki to na fortepianie pan już chyba wszystko zagra. Lucy, nie egzaminuj tak pana. Ja już muszę wszystko grać. No to świetnie, bo my mamy dla pana następującą propozycję. Nie będzie pan nam płacił za mieszkanie, ale raz po raz coś nam pan zagra. Ależ droga pani, ja... Nie mogę się na to zgodzić. Ja przecież mogę państwu pograć zawsze, a przy tym normalnie płacić za pokój. Ale małżonce nie chodzi o pogranie, ale o takie, wie pan jak to powiedzieć, koncerty. Koncerty? Rozumie pan. Sobotni wieczór, u nas jacyś goście, no bo my prowadzimy dom otwarty. W telewizji nic nie ma. No i wtedy my naszym gościom proponujemy pana. Znaczy się wieczór muzyczny w pańskim wykonaniu. Małżonka specjalnie kupiła ten koncertowy fortepian. Ależ mnie taka sytuacja, proszę mnie dobrze zrozumieć, trochę żenuje. Ależ dlaczego? Ile panu taka estrada za koncert może zapłacić? Jeszcze nie mam dyplomu, więc moje stawki... A ja już się trochę podorientowałem. Więc oni mogą tak panu dać między 10 a 15. My byśmy od pana za pokój brali normalnie 50. No bo i z kuchnią i wygodami. No to zagra pan nam 2-3 koncerty miesięcznie i jesteśmy zbilansowani. A jakby było więcej okazji, to dołożymy panu ekstra. Nie wiem, co powiedzieć. Lucy, jak pan nie pije niczego mocniejszego, to może kawkę? No oczywiście. Bardzo proszę. Skoczę do kuchni, bo Hela już chyba wyszła. Niech się pani nie fatyguje. Żadna fatyga. Pan mocną pije? Taką średnią, ale doprawdy. No, tośmy się dogadali. Wie pan... Ja się powinienem jeszcze zastanowić. No co tu jest do zastanawiania? Czy punkt panu nie odpowiada? Punkt jest dobry. Do uczelni stąd niedaleko. A pokoik? Pierwsza klasa, zobaczy pan. Ja cały czas myślę o tym graniu.
Czego państwo ode mnie oczekujecie? Co ja mam właściwie grać? Panie... Ryszard. Panie Rysio, jak chodzi o granie, to już z żoną pan pogada. Ja tylko panu powiem, że jakby pan chciał, żeby pana jakaś narzeczona odwiedziła, czy sympatia, to nie ma problemu. My jesteśmy nowocześni ludzie. Zresztą żona często bawi za granicą i wtedy będziemy w ogóle sami. Więc jakieś kulturalne koleżanki, artystki, proszę bardzo, czym chata bogata. W naszym fachu nie ma strachu, bo ja poniekąd też trochę artysta. Stolarstwo artystyczne prowadzę. Mebelki, głównie dla Niemców. A ten tu kredens to też spod mojej ręki. No, znaczy się moi ludzie go zrobili. A żona, można zapytać? Małżonka już na ręce. Reumatyzm niestety. Prowadziła przez długie lata sklep mięsno-wędliniarski. Była oczywiście kierowniczką. Właśnie o tobie mówiłem, Lucy. Ile ty lat kierowałaś tym sklepem? 15 niestety. O, proszę. Tak. Cukiereczki. Proszę bardzo. No, ciasteczka, słone paluszki, proszę. Dziękuję. A te muzyczne państwa zainteresowania? No, ja zawsze chciałam grać na fortepianie, ale nigdy nie miałam możliwości. A potem już pracując zawsze chciałam chodzić do filharmonii, ale nigdy nie miałam czasu. No, pan rozumie, dom, dzieci. Dlatego właśnie teraz, kiedy jesteśmy już jako tako urządzeni. A z małżonki to teraz taka domatorka się zrobiła. Nigdzie się z domu nie rusza. Tyle tylko co na jakąś wycieczkę zagraniczną. Zresztą jeździć też już mi się nie chce jak dawniej. No to jak, panie... Ryszard. Panie Rysiu. No więc jak z nami będzie? Fortepian dobry. Pierwsza klasa, stroiciel mi to mówi. A jaki repertuar państwa interesuje? No wie pan, ambitny. No, taki jak w filharmonii, bo od lekkiej muzyki to mamy gramofon i magnetofon. No, tę całą wieżę. Rozumiem. Skocz na zęb do piwnicy, ja tam jeszcze jakieś puszeczki piwa chyba widziałam. No, zobaczę, ale... No ale wątpię. Rozumiem przeto, że państwo oczekujecie ode mnie muzyki poważnej. Tak, jak najbardziej. Chopin, no wie pan, Moniuszko. No w ogóle w tym sensie, rozumie pan? No a jak chodzi o pokój, to będzie pan miał naprawdę dużą swobodę. A jakby do pana chcieli przyjść jacyś koledzy, artyści, bardzo proszę. Tu jest tyle miejsca, a małżonek często jeżdża na te swoje giełdy i targi. A ja bardzo lubię młodzież, szczególnie artystyczną. Jesteście państwo bardzo mili. A można spytać, no tak tylko z prostej ciekawości, o pańską rodzinę? Rodzice mieszkają na wsi, 40 kilometrów stąd, a moja siostra jeszcze chodzi do podstawówki. Dotąd dojeżdżałem co drugi dzień. No, a teraz to będzie pan miał wszelkie wygody, żeby rozwijać swój talent. Jaki tam talent? No, już jest, znalazłem. Proszę bardzo, już w szklaneczce. Lucy, a może ty też się napijesz piwka? No, ja bym wolała Cinzano. A już ci, kochanie, nalewam. Bardzo dobre, bo chłodne. No ja do piwa nigdy nie miałam przekonania. A więc zdrowie artysty. Dziękuję. To od kiedy ja mogę tu się wprowadzić? No, choćby od jutra. Pańskie zdrowie, panie Rysiu. No, a teraz jakby pan był tak dobry i coś nam zagrał. No, coś lżejszego oczywiście. Na dobry początek. Nie
mogę. No, to zdrowie pięknych pań obu półkul. I obu półkul pięknych pań. Bolo, bolo. Tylko się nie zapominaj. Ja się nie zapominam. Wódka bardzo dobrze mi na pamięć robi. Jaka wódka? Koniak marki Napoleon, panie Melasa. Zen, przyjacielowi wypominasz. Wódka czy koniak, a na pamięć zawsze dobrze mi robi. I robiła. Ja przed każdą klasówką z chemii musiałem sobie dziabnąć. Co? No co ty pleciesz? Co to chyba było w wieczorówce. Nie, to była siódma dzienna. Ale Bolo, zlituj się, chłopie, to ty już wtedy pobierałeś? A ty wiesz, jaki był u nas wysoki poziom z chemii? Dobry, ty wiesz, jakie myśmy musieli wzory wyprowadzać? Co? Bolo, nie machaj tak tymi rękami. Zawsze ci powtarzam. A czy wyprowadziłbyś, Zen, wzór na ancymonek siarczanu dwuglutaminowego? Widzisz? Na trzeźwo nawet dorosły nie da rady. A co dopiero taki dzieciak? A jak się strzeliło małego pod ławką, to jakoś szło. Jak zwykle fantazjuje. Ej, Zgrybus, ty jesteś, Bolo, oj, Zgrybus. No, jakby to nawet była prawda, to ja nie wierzę w takie picie dla odwagi, dla kurażu. Nie wierzysz? A jak myślicie, co było pod Grunwaldem? Gdzie? Pod Grunwaldem. Co to, pod Grunwaldem? A co? Wsiadłbyś, Zen, na trzeźwo na taką wielką kobylę z takim biuropuszem i z taką lancydą? Na trzeźwo? Ale ja byłem! Gdzie? Pod Grunwaldem? Nie. Byłem w muzeum. Widziałem płótno Matejki, Jana, bitwa pod Grunwaldem. I ja niczego takiego podejrzanego nie wyczułem. Jak ty myślisz? Po co oni sobie te żaluzje na buźki zaciągali? Żeby ich nikt nie wyczuł. Dalej mu Zenwinka. Bola mi całe pojęcie historii obala. Jakie ty dzisiaj głupstwa, Bolo, pleciesz. Po tych ostatnich Karaibach to go poznać nie mogę. Te upały chyba mu się na głowę rzuciły. No, powiedzcie, jak tam było na tych Karaiba. Bo my się z Zenem aktualnie wahamy, jechać czy nie jechać. Jechać można, czemu nie? Słoneczko, plaża, woda, owoce. Ale żeby gdzieś pójść, coś zobaczyć. Dla mnie na przykład taka Japonia była o wiele ciekawsza. W Japonii też nam się podobało. No ale żebyśmy byli zachwyceni, to nie powiem. Hotele jeszcze znośne, ale to jedzenie. A, no i to człowiek właściwego zorientowania nie miał, nie wiedział z czym i gdzie się ruszyć. Prawie nic nam się nie zwróciło. No już tak nie narzekaj. Trochę przywieźliśmy takich drobiazgów elektronicznych. A ja na tych Karaibach bida, mówię wam, sakramencka. Gorzej jak w Meksyku. Dlaczego? Ja już powiedziałem, nigdzie się nie ruszam. Mam gdzieś te wszystkie orbisy i... No i co? Pod grusze będziesz jeździł? Z gromadą? W Bieszczady zainwestuję i pod Lipą osiądę. O! Patriota się znalazł! Ty się, Bolo, chyba upił. A ja bym tam jeszcze pojeździła. Co człowiek zobaczy, to jego. A co przywiezie, to tym bardziej. Zem, twoje zdrowie. No, twoje. Bolo! Nie po takim pewnym. No już jak oni się razem dobiorą. Giguś, może torcika? Już kosztowałam. No to co? Pokręcimy się trochę? Dwie pary. To trochę mało jak na taki bal. Mieli być Mietkowie. No ona się przeziębiła mocno. Albo się Mietek znowu gdzieś zgubił. Zen, twoje 100 lat. Styk. Bolo, nie takie tempo. Wiesz co, Lucy, to może byśmy się naprawdę trochę pokręcili, żeby tych naszych panów od stołu odciągnąć. Dobrze, dobrze, ale trochę później. Teraz będzie niespodzianka. Tak. Właśnie. Napomykałaś, że coś się szykuje. Siadaj, Bolo, wygodnie w tym fotelu pod palmą, a ty, Zen, idź po pana Ryszarda. Dobra. To ten wasz
Sublokator? Nasz sublokator i nasz artysta. No widzisz przecież, że kupiliśmy fortepian. No tak, tak. Bardzo ładny. O, i te chryzantemy w tym wazonie i ten świecznik. Bardzo mi się podoba. Tak mówisz, Giga, jakbyś się znała na fortepianie. I właśnie do tego pięknego instrumentu zatrudniłam artystę. Artystę? Który u nas zamieszkuje i odbywa dla nas i dla naszych gości koncerty. Ja nie mogę, Lucy. Ty masz pomysły. A ile mu płacicie? My mu dajemy, znaczy się wynajmujemy pokój z kuchenką i toaletą na piętrze. Za takie luksusy to on się wam nie wygra. Właśnie. A ty wiesz, ile taki wirtuos normalnie by wziął? Nie wiem. Nigdy nikogo takiego nie wynajmowałem. Ale za całą kapelę, która grała na weselu u Żanetki, dałeś chyba, Bolo, z 80. No, widzisz, a to nie jest żadna weselna kapela, ale wirtuos z papierami. Ja myślę, że zrobiliśmy dobry interes. Zresztą pan Ryszard to bardzo kulturalny młody człowiek. Ja nie mogę, Lucy, ty naprawdę masz pomysły. Znaczy się, że macie prywatnego muzykanta. Muzyka, Giguś, muzyka. No, no. Państwo pozwolą, że przedstawię pan artysta, pianista Ryszard Melepecki. Bardzo nam miło. Melepecki. A to, panie Ryszardzie, nasi serdeczni przyjaciele, państwo Melasowie. Szanowanie. Co pan wypije, mistrzu? Pan nie pije i nie pali. O, że jeszcze są tacy mężczyźni. No, panie Ryszardzie, ale piwka pan nie odmówi. Przed graniem to ja bym nie chciał. No, przecież z tym graniem chyba się nie pali. Przepraszam, ale pan Malepecki był przeze mnie poinformowany, że zaczyna o 21:00. No i na pewno chciałby jako prawdziwy artysta, odpowiedzialny już teraz. Oczywiście, pani Lucyno, ja jestem gotowy, ale jak państwo chcecie? No my chcemy, żeby pan nam już teraz coś zagrał. Co z głowy, to z myśli. Graj, szefie. Bolo, tylko spokojnie. A można się dowiedzieć, co takiego pan nam zagra? Pan Melepecki zaprezentuje... Ej, no gdzie ja mam tę karteczkę? Chyba do kosmetyczki włożyłam. Nocturn S-dur Fryderyka Chopina. A może jednak na małe piwko pan się skusi? Bolo, nie bądź taki nachalny. No, teraz już prosimy o spokój. Jeszcze tylko zen. Świeczki tak. Zapal w świeczniku. Już się robi. I mnie przy okazji papieroska. Ach, jak nastrojowo. Ale przecież palić można, mistrzu. Bardzo proszę, nie jestem śpiewakiem, mnie to nie przeszkadza. No to Bolo pod tego Chopina i pod te nokturny. Bolo! Ale proszę panów o ciszę. Panie Ryszardzie, zamieniamy się w słuch. Szarpie z tymi dostawcami, to ludzkie pojęcie przechodzi. Gdzie się nie ruszysz, łapę dać musię. Cicho. A co już? Jak tak dalej pójdzie, to będę musiał dolary odblokować. A ta moja chce, żebym jej ładę na Toyotę zamienił. Że niby dla mnie to ona jest z Polonia. Tak. Bolo, uspokój się. A co uspokój się, nie mówisz tak? Kochani. Trwa koncert. Nie, oczywiście, Lucy. Tak jest, bynajmniej. A ta sukienka gotowa, czy dałaś ją szyć? W Belgradzie kupiłam na ciuchach. Dawno. Ci taniocha. Dawno już tam nie byłam. Dolać ci giga wermuciku? Bardzo proszę. Mnie też. Ba.
Bardzo ładnie ten pan gra, bardzo. Ale fraki to już ładniejsze widziałam. Moglibyście mu lepszy sprawić. Wszystko w swoim czasie. A w ogóle ten Ryszard to bardzo porządny chłop. Chociaż nie pije. Chociaż ja za taką zupełnie poważną muzyką nie przepadam. Rzeczywiście. Mógłby zagrać coś lżejszego. To nie jest dyskoteka. No, może już niedługo skończy. A mamy czas. Proszę państwa, słuchajmy. To jest naprawdę wyjątkowa okazja. Lucy, on się chyba nie obrazi, gdybyś mu powiedziała, żeby jednak coś lżejszego. Myślę, że to wypada. Co ma wypadać? Wy go wynajmujecie. I wymagacie. No tak, ale... No już wiem. My mu damy oklaski. I to będzie kulturalnie. Brawo, Panie Ryszard! Świetnie! Bardzo dobrze! Ależ to jeszcze nie koniec. Nic nie szkodzi, panie Ryszardzie, kochany. Państwo Melasowie, nasi mili goście i my także. My wszyscy dosyć ciężko pracujemy. I dlatego ten Chopin to jest dla nas trochę ciężki. Z tych ciężkich to ja... Wolę Danutę Rybę. Może więc, panie Ryszardzie, coś popularnego. Coś dla ucha. Oczywiście coś wartościowego. I też na taki koncertowy fortepian. Ale nie gadajcie za dużo, pan Ryszard sam będzie najlepiej wiedział. Ja myślę. To może marzenie miłosne Lista. Świetnie. O miłości zawsze lubiłam słuchać. Ja też, panie Ryszardzie, prosimy. Tak, tak. A na Sylwestra gdzie się bawicie? Chyba znowu do Budapesztu. Zen nie potrafi nic innego wymyśleć. A może byśmy tak razem skoczyli do Wiednia? Słyszałam, że ktoś tam coś organizuje. Ja tam nigdzie nie będę skakał. Nie będę się tam gdzieś na końcu Europy na kacu budził. I racja, Zen. Koniec z tym jeżdżeniem. Wiedeń to ja sobie mogę u siebie urządzić. Ciszej trochę. Panu Ryszardowi może to przeszkadzać. Zawodowiec gra w każdych warunkach. W każdych warunkach i wszystko. Właśnie. To może byśmy jednak poprosili pana Rysia o jakieś tango. No, coś do kręcenia. Powiedz panu, żeby zagrał coś 2 na 1. Ale dlaczego ja? Ty, kochanie, ty! Panie Ryszardzie! Czy coś się stało? Ależ wszystko w porządku. Wszystko gra i koliduje. Panie Ryszardzie, to bardzo piękne, co pan grał. I bardzo nam się podobało. Ale to jeszcze nie koniec. Nic nie szkodzi. Ale widzi pan, my już na te dzisiejsze dyskoteki nie chodzimy, a potańczyć by się chciało. Ale kulturalnie ma się rozumieć. Właśnie. Czy mógłby pan w ramach dzisiejszego koncertu zagrać coś... No po prostu jakieś tango albo polkę. Może walca. Byle 2 na 1. Ja nie mam takich nut, ale... No może sobie przypomnę. Może kieliszeczek. Wódka dobrze na pamięć robi. Bolo, pan nie pije. Panie Ryszardzie, za la cucaracze płacę dodatkowo. Spróbuję. Lucy. Lucy, mogę cię prosić? Giga, wyłonić z kłowa? Pięknie gra, mówił, że nie potrafi. Mówcie, co chcecie. Ale co żywa muzyka, to żywa. To był jednak dobry pomysł z tymi koncertami. Zen! Czego chcesz? Zrób mi coś do picia. Zaraz. O, ja już trzeci raz cię proszę. No już pali się.
Przyniosę, jak skończy. A co ty robisz? Oblicze. Ciężko ci idzie. Pół godziny już tam siedzisz. No dobra, dobra, już idę. Słuchaj, zrób mi takiego niedużego fikołka i żeby było więcej wermutku, a mniej ginu. No dobra, już się robi. Masz. No, dzięki. No i proszę co, ile bardzo ci wyszło? Co ile? No ile? Co ile? No ile tego podatku zapłacimy? Ja nie obliczałem żadnego podatku. Oj, a co? Zbilansowałem tego Melepeckiego. No i co, czy on nam się kalkuluje? No więc tak. On nam w kwartale koncertował 11 razy, czyli dał nam 3,66 koncertu miesięcznie. Pytałem Waldka ze strady, ile teraz biorą za recytali, mi wyszło, że on nam się nawet opłaca. Miesięcznie jesteśmy 11,850 do przodu. No to był jednak dobry interes. A, i zauważyłeś, że on coraz lepiej gra te lżejsze kawałki? No i przede wszystkim sam zrozumiał, że tego Chopina trzeba skracać. Starczy przecież urywek, żeby się przekonać, że to był genialny kompozytor. No oczywiście. Jesteśmy na tyle osłuchani, że nam niewiele wystarczy, żeby zrozumieć. A widziałaś miny raczyków, jak żeśmy im recital wycięli? Myśleli, że jak mają dwie służące i kamerdynera, to już ich nikt nie przebije. Oni z zazdrości gotowi kaplicę z organami w ogrodzie postawić. Ale my, Lucy, byliśmy pierwsi. Jedno mnie tylko niepokoi. Odnośnie czego? No odnośnie to pana Rysia. Breckiego? No mówię przecież, że pana Rysia. Mianowicie co? Zauważyłam, że do niego tacy różni ci chłopcy o różnych porach przychodzą. A nie zauważyłem. No bo to się dzieje za dnia, kiedy ty w zakładzie jeszcze jesteś. Koledzy. Na kolegów są za młodzi. Znaczy hałasują tam u niego? Nic z tych rzeczy, jest zupełnie cicho. No więc co ci to przeszkadza? No bo to jest podejrzana cisza. Ale rozmawiają sobie. Na rozmowy młodzi ludzie chodzą do kawiarni. Chodzą, nie chodzą, ale co nas to obchodzi? Słuchaj, Zen, artyści bywają nietypowi, no wiesz. Takie różne rzeczy są nawet u nich modne. Myślisz, że Melepecki jest pedzio? Ja nie myślę. Ja tylko tak przypuszczam. Zauważyłeś, jak on się przy naszych znajomych paniach zachowuje? Jest bardzo grzeczny. Powiedziałabym za grzeczny. Jakby zupełnie nie czuły. Teraz ci chłopcy, którzy ciągle przychodzą? No jakby nawet było tak, jak myślisz, mnie to nie przeszkadza. Jak to? Ty wiesz, co się w tym środowisku tych homoseksualistów wyprawia? Zdarzają się przestępstwa, nawet zabójstwa. Ale takie rzeczy to oni robią nie po cichu i nie w samą południe. Ja znam trochę to środowisko. Ty? A nie by skąd? Nasłuchałem się różnych rzeczy w towarzystwie. W jakich znowu towarzystwach? Ty mi się przyznaj. W różnych, powiedziałem. Wiesz, co ja sobie myślę? Po tym, co ty mi powiedziałaś? Co? Że ci chłopcy to może być coś poważniejszego. Nie głupie zboczenie. Poważniejszego? Czyli co? Polityka. Jaka polityka? Normalna. Znaczy się pod ziemię. Co ty wykatujesz? Wiesz, bibuła, ulotki. Jakim słowem pod ziemię? No ale on nigdy na ustrój nie psiął. I to jest najgorsze. Nie gada, a robi. A może on jest tą opozycją? No wiesz, konstrukcyjną. Konstruktywną. No właśnie. Jakby był konstruktywną, to by krzyczał. A on milczy. Kilka razy go zagadywałem. To on tak tylko półsłówkami. I ty myślisz, że ci młodzi ludzie, że oni... Młodzi ludzie są teraz bardzo podatni na takie rzeczy. I najczęściej wpadają. A jakby oni wpadli, to i my. To jest przecież nasz lokal. My odpowiadamy. A może on jest tylko niewinny pedzio, a nie żaden polityczny? Oby. Ale żeby się upewnić, trzeba pogadać. To już ty. Ja się wstydzę. Najłatwiej powiedzieć. Wstydzę się. To jest tak trudna sprawa, że musimy we dwoje. No tak, ale kiedy? Zaraz. Jak to zaraz? A dlaczego nie? Mamy go przecież pod ręką.
Nie widziałem, żeby wychodził. Może masz i rację, ale pamiętaj, trzeba to zrobić bardzo delikatnie. Ma się rozumieć. Włącz w tym czasie jakąś muzykę, żeby to nie wyglądało na przesłuchanie. Panie Ryszardzie! Słucham. Pan pozwoli na chwileczkę. Zaraz będzie muzyka. Idzie! Ty zacznij. Tylko delikatnie pamiętaj. Ty już się nie bój. Ja się nie boję, tylko tak mówię. Słucham państwa. Czyżby w tę sobotę przychodzili goście? Przychodzą i owszem, ale my nie o tym. Słucham? Mąż chciał z panem tak sobie pogawędzić. Wcześniej wrócił z pracy. No, trzeba mieć trochę tego prywatnego życia. Oczywiście, że trzeba. A pan na relaks niewiele czasu poświęca. O, tyle, ile można. No bo właśnie żona mi tak zasugerowała, że może pan się krępuje, ale naprawdę może pan zaprosić do siebie jakąś dziewczynę. My jesteśmy normalni ludzie. No właśnie, a pan jest przecież dorosły. I kulturalny bardzo. Także na pewno i pana to was jest na poziomie. Ależ ja się nie krępuję. Jakbym tylko chciał, to bym zaprosił. Dlaczego pan nie zaprasza? Moja narzeczona studiuje w innym mieście i raz po raz, co drugą niedzielę ją odwiedzam. A pan nam nie mówił, że ma narzeczoną? Nie było okazji ani potrzeby. No tak, jak pan ma narzeczoną, to znaczy się, że... Że co? Żadne rzeczy nie wchodzą w grę. Nie rozumiem, jakie rzeczy. Rusy, zmieńmy temat. To są osobiste sprawy. Pogadajmy lepiej o polityce. O właśnie. Tak, panie Ryszardzie. Ciężko jest. Ciężko. Pan, panie, ze mną nie narzeka? To tylko z wierzchu się wydaje, że nam niby niczego nie brakuje. Ale jakim to kosztem, panie Rysiu? Jakimi wyrzeczeniami? Jakbym ja tak harował w RFN-ie, to bym miał dwie chałupy, cztery baseny i stajnię wyścigowych koni. Myśli pan? Albo pan, panie Ryszardzie, ze swoim talentem. Czy pan musiałby się tułać po wynajętych pokojach? To fakt, że z mieszkaniami jest krucho. Jakże to krucho? To jest skandal i kryminał. Wie pan, co ostatnio Wolna Europa mówiła? Nie, nie wiem. Jak to pan radia nie słucha? No, słucham, ale tylko UKF-ów, znaczy się Trójki. Nie rozumiem. Polityka pana w ogóle nie interesuje? No przecież studenci lubią wiecować. Ja akurat nie. A to pan jest typem trochę, przepraszam, a społecznym. Dlaczego? Lubię towarzystwo. Nie jestem żadnym obludkiem. No właśnie. Ja zauważyłam, że do pana często przychodzą tacy młodzi ludzie. Znaczy się chłopcy. No, żona do pracy nie chodzi, więc siłą rzeczy zauważy. A ci chłopcy to moi uczniowie. Nie słyszałam, że pan z nimi na fortepianie grał. Ja im udzielam korepetycji z francuskiego. To... Pan zna języki? Jakie tam języki? Jeden, właśnie francuski. I tak sobie na stypendium dorabiam. Ja rozumiem, że państwu to przeszkadza, że obcy ludzie po terenie. Ale skądże? Chociaż wie pan, ale ja mam, panie Ryszardzie, takie męskie pytanie do pana. Słucham? Czy pan musi dawać te korepetycje? W mojej sytuacji finansowej. Ile pan miesięcznie z nich wyciąga? O 30, dokładnie mówiąc 28. No ale co to za pieniądze? No wie pani, dla mnie to jakieś tam są. Panie Ryszardzie, umówmy się tak. Da nam pan dwa koncerty miesięcznie dodatkowo i rzuci pan ten francuski. Znaczy się... Po co ma pan się z tymi nieukami użerać? A na swoje pan wyjdzie. Jak pan chce, mogę wypłacić panu małe akonto. Ja mam w ogóle skrupuły, że za mało gram, że te moje koncerty są coraz krótsze. Ale nic nie szkodzi, panie Ryszardzie. Najważniejsze, że pan jest, że pan do naszego fortepianu zasiada i że to, co pan robi, jest na poziomie. A że nie wszyscy doceniają, to ich strata. Zresztą potańcować też trzeba. Jest pan młody. To pan zrozumie. Ale ja bym nie chciał nadużywać. No ale jakby pan tyle razy nie zagrał, co by wypadało. No to wie pan, no to nie tylko muzyką człowiek żyje. Właśnie sobie przypomniałam, że siostrzenica dała mi niedawno spis lektur, jakie poszukuję. A pan często bywa w księgarniach, więc niech się pan łaskawie rozpyta. A tę karteczkę z tytułami jeszcze dzisiaj panu dam. O właśnie,
Dotąd nie było jakoś okazji o tym porozmawiać, bo widzi pan, ja też bym raz po raz miał swoje zamówienie, niekoniecznie z księgarni. Jakby pan widział jakieś ładne reprodukcje, bo w tym moim nowym garażu na te gołe ściany patrzeć już nie mogę. No oczywiście, my tylko tak pana prosimy, jakby tylko pan przy okazji. I wtedy nie musi pan tyle grać. No właśnie. Ja z chęcią. Nic się w naszym układzie nie zmienia. Warunki pozostają te same, ale po prostu nie chcemy tak pana wiązać z tym fortepianem. Pan rozumie, zresztą ile koncertów miesięcznie można wysłuchać. A te ewentualne zakupy będą naprawdę bardzo drobne. Czasem jakiś bilet do kina, czy na występy. No. No tak, Panie Rysio, dla nas pan zawsze pozostaje artystą, pianistą. I jako artysta będzie pan traktowany. I honorowany. Chodzi tylko o to, żeby z tą sztuką się trochę ruszyć. No trzeba Chopina trochę przewietrzyć. Oczywiście żartujemy. Oczywiście. Aha, bym zapomniał. Jak już pan będzie chodził po tych księgarniach, to może pan opol mozby raz po raz zawadzić. Ja panu dam taki spis. Ale czy ja... Zadzwonię do kierownika, powiem, że przyjdzie mój człowiek. Pana nie oszukają. A gdzie jest Pewek, to pan wie? Bakel. Ale jakby pan raz po raz rzucił okiem na kosmetyki. Ja panu dokładnie napiszę, jakie mnie interesują. A jeżeli chodzi o owoce, to najpierw w tej budzie na rogu. Jakby pan był tak uprzejmy. Byłbym tylko... Co? Panie Ryszardzie, wszystko gra i koliduje. Panie Rysiu, no to pan tak zmarkotniał. Głowa do góry, da pan sobie radę. Nie, taki diabeł straszny. Szybko pan się wciągnie. Chwileczkę. Ale co będzie z moimi koncertami? Fortepian jest do pańskiej dyspozycji. Zawsze będzie pan mógł sobie pograć. Po pracy. Dla własnej przyjemności. Nie, dziadziu, póki ciepłe. Nie mogłabyś uważać, dziwko? Było to słuchowisko Zdzisława Prusa, Chopin na Karaibach. Obsada: Lucy, Krystyna Bartkiewicz, Zen, Józef Fryźlewicz, Giga, Magdalena Kusińska, Bolo, Bohdan Czechak, Rysio, Krzysztof Kierzniowski. Realizacja: Wojciech Bąk, reżyseria: Andrzej Maria Marczewski. Mamo, jesteś tu? Radiowy teatr. Wyobraź.